Mieszkańcy Lubania i miłośnicy kolei w poniedziałek 1 maja zgromadzili się na dworcu kolejowym w Lubaniu, aby obserwować po raz pierwszy od wielu lat wjazd i postój na stacji pociągu retro prowadzonego przez prawdziwy stary parowóz. Pociąg relacji Wolsztyn-Leszno-Głogów-Żagań-Lubań-Jelenia Góra wjechał na stację Lubań-Śląski punktualnie o godzinie 15.07, by o godzinie 15.27 ruszyć w dalszą podróż do Jeleniej Góry. Po drodze pociąg zatrzymał się na stacji w Olszynie, gdzie tamtejsi strażacy uzupełnili wodę w parowozie. Organizatorami przejazdu była firma Turkol, która zajmuje się turystyką kolejową, oraz parowozownia Wolsztyn. Jak wyjaśniał nam Artur Wieczorek z Turkol, organizatorzy podczas długiego majowego weekendu na liniach kolejowych Dolnego Śląska i częściowo Ziemi Lubuskiej zorganizowali specjalne kursy w dniach 1, 2 i 3 maja. Historyczne pociągi zawitały do Lubania i Jeleniej Góry, ale również do Gryfowa, Nowogrodźca, Olszyny, Wlenia, Lwówka, Zgorzelca, Bogatyni, Złotoryi, Kamiennej Góry, a nawet do Strzegomia i Wałbrzycha. Pociągi, które przez 3 dni kursowały po torach naszego subregionu, nosiły nazwy Pup, Bolko, Pierścień, Granica, Kaczawa oraz Skarb.